down on me. I got a word for the both of us. I put you in a driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Siemaneczko, moi drodzy, witam was w następnym dniu, w następnym vlogu. No i co, zaczynamy następny dzień. Oczywiście standard to jest kawa z rana, obowiązkowa musi być. Jestem tak przyzwyczajona do kawy, że zawsze z rana muszę wypić kawkę. I wy też wiecie, że każdy vlog zaczyna się z kawusią. No nie ma inaczej, już to jest chyba nasza tradycja, że zaczynamy każdego vloga, prawie każdego vloga, z kawą. Jak nagrywam tak z samego rana, żeby się rozbudzić. Także popijam sobie kawkę. I co, jeszcze jestem nieubrana, jeszcze jestem w piżamie, ale mam czas, także na spokojnie wszystko robię. Mam czas, nie spieszę się. Dzisiaj mam też mało lekcji. Poniedziałki to są dni, w których ja lubię chodzić do szkoły. Mam malutko lekcji, dwa przedmioty i no, tak szybko po prostu zleci. Cztery lekcje, więc szybko zleci i później jest dzień, praktycznie połowa dnia wolnego. Wczoraj zrobiłam sobie warkocze, jak widzieliście, bo chciałam uzyskać takie fajne loki, więc zobaczymy, czy ładne loki mi wyjdą. I też chcę dzisiaj jechać na Katowice na rynek, zobaczyć ten jarmark, ale zobaczymy, czy nam pogoda dopisze. Na razie pada, więc no to mnie nie zachęca, żeby jechać na ten jarmark do Katowic. Także teraz no spokojnie pakuję się do szkoły. Wiecie, tak wszystko na luzie, bo wstałam, także mam jeszcze dużo czasu, więc nie ma co się spieszyć. Trzeba tutaj poukładać w tej torebce. If you run with me, I got a word for the both of us. Put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. Got a word for the both of us. I'll put you in the
travesty. Don't gotta hurry, hand in hand, my love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry, no, cause we stay in control. Jak jestem ogarnięta, ubrana, to mogę do was pogadać, bo wyglądam jak człowiek. Także co, ubrałam się, dzisiaj postawiłam na czerwoną bluzkę. Dawno nie chodziłam w czerwonych bluzkach chyba. Jedyny film, gdzie mam czerwoną bluzkę, to jest to chyba... Co? Makijaż na Wigilię? Na święta? Z tego co kojarzę. Także napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba taki outfitik, nie tylko czarny, ale też teraz idziemy z innymi kolorkami, nie będę nosić tylko czarnych bluzek, tylko też inne kolory. Także kończę pić kawusię. No i będę się zbierać do szkoły pomału, bo mam jeszcze czas, także dzisiaj tak wstałam, że przed czasem mam tyle luzu, że na spokojnie mogę wszystko robić. Może piję kawusię. A na moje takie śniadanko wylatuje tarta. Pokazywałam wam w którymś vlogu, także to będzie moje śniadanko. Moje przeziębienie nie odpuszcza w dalszym ciągu, jestem chora, więc... Nie jest za dobrze, ale leczymy się różnymi metodami, jak się da. Nie chcę brać po prostu antybiotyku, nie chcę iść do lekarza, nie chcę brać antybiotyku, bo ostatnio jak brałam antybiotyk, no to mój organizm się trochę osłabił. Także jak ja teraz jestem chora, to nie chcę żadnych antybiotyków na takich lekach. Będę się sama leczyć. No także co, śniadanko. Od razu sobie wezmę tą tabletkę na odporność i magnez. No, wzięłam sobie już co? Lipexa. Żeby się jak najszybciej, moi drodzy, wyleczyć, ale czuję, że już jest lepiej, bo no, nie mam takiego dużego kataru jak miałam. Tylko mnie kaszel trochę męczy. Także miejmy nadzieję, że to mi zaraz przejdzie. Także dobra, ogarnięta, ubrana jestem, kurtka ta mojito i te białe buty dzisiaj tak postawiłam, że białe buty i ta kurteczka. No, także wychodzę, dwie tasie, bo w jednej mam papier do drukarki. Po prostu, no nauczyciele proszą, żeby jak chcemy, żeby nam drukowali, no to żeby papier przynieść, więc... No, albo się złożyć, albo przynieść, także zanoszę. No i druga, gdzie mam wszystkie swoje, ta gumowa, gdzie mam wszystkie swoje rzeczy, zeszyty, niezeszyty i tak dalej. Także co, wychodzimy. I tak wiem, że wy chcecie długie filmy, dlatego postaram się, żeby te filmy były długie. Już ten film ma, bo montowałam, dodawałam rzeczy do montażu, już ten film ma prawie 10 minut, więc jak chcecie długie filmy, to będą długie filmy. Także ja już nie przedłużam i wychodzę z domu. Wracam do domku, bo mnie dopisuje pada deszcz, więc nie jechałam na Katowice na rynek, tylko wróciłam do siebie. No byłam odebrać
po drodze paczkę i też w żabce po energetyki, bo mi się po prostu zachciało energetyka, więc kupiłam, a przy zakupie dwóch było tam taniej, wychodziło taniej, więc wzięłam, zakupiłam sobie dwa. No i co? Wracam do domku, wyjdę z Miją na szybki spacer i później siadam do lekcji, bo trochę tego mam do zrobienia, przepisanie notatki, bo teraz, jak wiecie, przygotowania do egzaminów, egzaminy semestralne też już z niektórych przedmiotów wiem, kiedy będę mieć, także zaczyna się teraz intensywny czas. Przed świętami próbne egzaminy semestralne, próbne matury dla osób, które piszą matury, jak wiecie, ja nie piszę, i też co? Egzaminy semestralne, także trzeba się spiąć, trzeba się wziąć w garść i się do tego przygotować. No i słuchajcie, jestem już w domku. Mija była na dworze, pije sobie energetyka. No, tym razem level up. Mam dwa, jak mówiłam, bo przy zakupie dwóch tam wchodziło taniej, więc sobie wziąłam, to jest akurat zero cukru, więc no, dzisiaj jedną takiego się zdecydowałam, więc jeden sobie teraz wypiję, drugi później, jak będę robić lekcję. Poczekajcie, bo światło mi się zmieniło. No. A dzisiaj też nie wzięłam sobie śniadania do szkoły, ale kupiłam sobie bułkę, bo u nas w szkole był kiedyś sklepik, teraz tego sklepiku nie ma i zrobili automaty z jedzeniem, z piciem, z kawą, więc sobie kupiłam tam bułkę, tak żeby, wiecie, coś przegryźć, bo jak nic nie jem cały dzień w szkole, to potem się źle czuję, narzekam, że się źle czuję, więc nie robię już tak, po prostu coś w tej szkole będę jeść, nie będę bez jedzenia w szkole, no bo to się potem źle dla mnie kończy i odbija się to na moim zdrowiu, także pamiętajcie, trzeba jeść regularnie posiłki. A co do mojej paczki, dużo osób, po prostu dużo youtuberów pokazuje, więc ja też stwierdziłam, że czemu nie pokazać wam tej części ubioru. Może kogoś to nie interesuje, a może kogoś to interesuje, więc wam pokażę pierwszy raz w historii mojego kanału, będę pokazywać takie rzeczy, bo no nie pokazywałam jeszcze wam bielizny na kanale, więc tu mam trzy waleczki. Pierwsze z nich to są takie zielone, koronkowe i one mają z tyłu jakby tutaj takie perełki, które możecie odpiąć i tutaj coś innego sobie przypiąć, więc no, w ogóle pierwszy raz Shane zamawiałam bieliznę, więc mam bieliznę, więc zobaczymy, jak się będzie mi sprawdzać. Także takie, proszę bardzo. No i dobra, 16, a ja się biorę za ogarnianie do szkoły. Mimo, że już
Ta pogoda mnie dobija 16, a się już szarów krajowi, także jakoś będzie trzeba przetrwać ten taki czas, gdzie co? Gdzie będzie o 16 ciemno, 16:15, także wyciągam tu swoje rzeczy, które potrzebuję. Najlepiej to ja już się rozpakuję z dzisiejszego dnia. I resztę. A się na jutro potem będę pakować, więc wszystko już tu rozpakowane, muszę sobie zaplanować, co teraz będę mógł dorobić, bo kilka tych rzeczy po prostu mam do zrobienia na jutro. Jakieś rysunki namalować, notatkę przepisać, więc się do tego zabiorę, włączę sobie na YouTube dalej vloga, którego oglądam i będę sobie go oglądać, niech on tak w tyle leci, a ja będę sobie przepisywać notatki, tak się do tego zabieramy. If you ride with me, I got a word for the both of us. Put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Poczekajcie, muszę się doświetlić trochę. No i słuchajcie, robię obiad, bo mama wróciła z pracy, więc robię jej obiad, a sobie kolacyjkę. No i mam pierwszy rok już, będzie mój chyba pierwszy, nie miałam wcześniej pościeli świątecznej, także w tym roku mam pościel świąteczną taką z mikołajkami, także fajnie, już czuję pomału ten klimat taki świąteczny, grudniowy, w grudniu vlogmas, więc no nie mogę się po prostu doczekać i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu zmienię sobie pościel na tą taką świąteczną, bo w końcu będę mieć świąteczną pościel, mega się z tego powodu cieszę. No, ogarnęłam wszystko do szkoły, co sobie zaplanowałam, także z tego też się cieszę. Wiązałam sobie włosy, żeby wiecie, mi nie leciały jak przygotowuję jedzonko, bo teraz mi strasznie ostatnio wypadają włosy, więc no nie chciałam, żeby gdzieś się znalazł przypadkiem mój włos.